Drodzy współbracia w Chrystusowym kapłaństwie, księże biskupie i prezbiterzy, drogie osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Od początku swojej publicznej działalności, wzywając do nawrócenia i wiary w Ewangelię, Pan Jezus przyciągał do siebie rzesze ludzi. Byli wśród nich i tacy, którzy, jak przedstawia już na początku swej Ewangelii Marek, zdumiewali się Jego nauką. Wiedzieli bowiem, że to, czego Jezus naucza, co ukazuje im, co im objawia, jakże różne jest od tego, co do tej pory już słyszeli. Dostrzegali więc, jak zauważa sam ewangelista, że uczy ich jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Byli przy tym świadomi nie tylko tego, czego Jezus ich uczył, co do nich mówił, do czego ich zachęcał, ale wiedzieli również, w jaki sposób działał, a raczej w jaki sposób to, co im mówił, znajdowało potwierdzenie i odbicie w ich konkretnym ludzkim życiu. Gdy więc Jezus wypędzał złe duchy czy uzdrawiał, sami wołali, że to jakaś nowa nauka z mocą. Dlatego tam, gdzie Jezus przechodził, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych, a wielu z nich, dosłownie, czytamy w Ewangelii, cisnęło się do Niego, by się Go dotknąć. W tym wszystkim doszło już nawet i do tego, że Jezus tak był zajęty, że nawet nie mógł się posilić. Wciąż, jak dziś widzimy w Ewangelii, tłum ludzi siedział wokół Niego. Nie może więc nas dziwić, że Maryja i krewni Jezusa chcieli Go zobaczyć. Chcieli Mu w ten sposób pomóc, a nawet widząc rosnącą falę tego wszystkiego, co się z Nim i wokół Niego dzieje, wybrali się, powie święty Marek, żeby Go powstrzymać. Tak byli zatroskani o Niego. Oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. A Jezus? Jezus, głosząc Ewangelię Bożą i przyciągając rzesze ludzi do siebie, nie tylko uspokaja niepokojących się o Niego najbliższych, nie tylko mówi, że wszystko dobrze, nie tylko jakoś upewnia, że przecież wszystko idzie w dobrym kierunku. Ludzie otwierają swoje serca, a pociągnięci Jego słowem schodzą się do Niego, towarzyszą Mu i chętnie Go słuchają. Wykorzystując jednak tę nadarzającą się i tym razem sytuację, On niejako poszerza perspektywę. Swoim bliskim i wszystkim siedzącym dookoła Niego mówi, że w istocie to, co Boże, przekracza naturalne więzy krwi, pochodzenia czy rasy. Nie zamyka się w dziejach i historii jednego narodu czy grupy wybranych ludzi. To, co Boże, jest uniwersalne, jest powszechne w każdym czasie i dla każdego, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Tak zawiązuje się nowa rodzina, w której centrum jest Bóg, jest Jezus, jest Jego Ewangelia. Tylko to zwycięża świat w życiu człowieka, powie nam w jednym ze swych gnieźnieńskich kazań prymas tysiąclecia, co się w nim z Boga narodziło, co jest w nim Boże, co odrodziło się z wody i ducha, co pozwoliło mu wejść do rodziny dzieci Bożych i co ostatecznie nas wciąż wzywa, jak mówił prymas, by żyć według łaski, którą otrzymaliśmy według daru Chrztu Świętego. Moi kochani, wskazując na rodzinę dzieci Bożych, Pan Jezus mówi nam dzisiaj o pełnieniu woli Boga.
Chodzi o to, by chcieć tego, czego chce sam Bóg. Chodzi o to, by kierować się w życiu wolą Pana Boga. Chodzi o to, aby Mu tak zaufać i zobaczyć, że to, czego On pragnie, jest we wszystkim dla naszego dobra. Oczywiście takie zaufanie nie wyklucza nigdy i nie może wykluczać naszych ludzkich zmagań, poszukiwań. Nie wyklucza naszych pytań, cierpliwego poznawania i odkrywania woli Bożej, a także nabywania w życiu umiejętności jej odczytywania. I jak radził nam jeszcze prymas tysiąclecia, z daru woli wypielęgnowania w nas samych rozumnej i dobrej woli. Bo nam, Polakom, zauważył, myślę, że trafnie nasz pasterz, najbardziej bowiem potrzeba ludzi z dobrą i mocną wolą. Oprócz wody chrztu, tłumaczył, wymaga to krwi, trudu i ofiary na każdy dzień, aż do męczeństwa. Wymaga więc cierpliwego przełamywania siebie, pokonywania naszych własnych oporów i ograniczeń. Wymaga otwierania najpierw siebie na to, czego chce i w naszym życiu Bóg. Wymaga odważnego i mężnego dorastania do Bożych zamiarów i nie zniechęcania się w ciągłym powracaniu i nawracaniu ku temu, co jest Jego wolą. Myślę, że tak we wszystkim odczytywał swe życie i swe pasterskie posługiwanie, jakże nam drogi przecież Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Tak choćby sam rozumiał właśnie swoje pasterskie posługiwanie i posłanie w Gnieźnie i w Warszawie. W swym liście na ingres na stolicę biskupie w Gnieźnie i w Warszawie wyznawał, że schylając pokornie i z ufnością głowę swoją przed tą mocną wolą Bożą, idę do Gniezna i do Warszawy z tą samą uległością i gotowością służenia wam dobrą nowiną, z jaką szło tym utartym szlakiem apostolskim tylu moich poprzedników. A wiemy, że niełatwy był to wówczas szlak posługi, bo przecież jego pasterskie posługiwanie dotyczyło pracy w dwóch oddalonych od siebie o wiele kilometrów diecezjach. A jednak sam prymas dostrzegał, jak mówił, że stolica apostolska wczuła się w te głębokie nurty dziejowe narodu i dlatego związała latorość odradzającej się z gruzów Warszawy z krzewem winnym Gnieznem, aby nowa Polska, jak mówił, nadal budowała z żywych i wybranych kamieni na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Aby Polska budowała na wodzie chrztu świętego i na męczeńskiej krwi świętego Wojciecha. I choć dziś już przecież w nowej rzeczywistości i w nowych realiach, dzięki posłudze prymasa tysiąclecia i jego następców, ta warszawska latorość z początków jego pasterskiego posługiwania przekształciła się, jak widzimy, w naprawdę dorodny, pełen własnego dynamizmu i życia krzew winny, to jako pasterz świętowojciechowego kościoła, przygotowując się wraz z wami, kochani siostry i bracia, tutaj w Archikatedrze Warszawskiej do radosnego dnia uroczystej beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc teraz z drżeniem za swoje, jego własne słowa, chciałbym wam powtórzyć, że tutaj przywiozłem ducha Gniezna, ducha wojciechowego, jako pocałunek pokoju. Tak mówił prymas tysiąclecia, gdy przybywając w początkach lutego 49 roku po swym gnieźnieńskim ingresie właśnie tutaj do Warszawy, przypomniał, że tam u stóp świętego Wojciecha w Gnieźnie zrozumiał,
jak wspaniały jest w swej przeszłości nasz naród. Nie jest on narodem od wczoraj, tłumaczył zebranym w warszawskiej prokatedrze, choć jest dziwnie młodym ludem. Jak Chrystus Ojciec przyszłego wieku, tak i naród, gdy z Chrystusem Ojcem przyszłym wieków żyje, dostojeństwo dziejów narodu, dodawał, czuje się w gnieźnie. I jest to wciąż niezasłużony dar i wielkie zobowiązanie. Dar, który nas zobowiązuje. Moi kochani, prymas nie tylko podziwiał wspaniały w swej przeszłości naród, ale w swym pasterskim posługiwaniu kształtował ducha naszego narodu. Ze stolicy prymasów Gnieźnie wielokrotnie nam przypominał, że mamy kochać naród, jego dzieje, zdrowe obyczaje, jego język i kulturę. Dodawał zaraz jednak, że jako chrześcijanie pamiętamy o tym, że Bóg jest Ojcem wszystkich narodów. Jednak trzeba szanować, więcej pielęgnować i to, co skąd inąd do nas przyszło dobrego. Rozeznawał bowiem, że w swej opatrzności Bóg nas związał wspólnym darem ojczystej mowy i ojczystej kultury i wszyscy, jak patrząc na nas, z rozmarzeniem mówił, tworzymy piękną łąkę przyozdobioną wspaniałym kwieciem. I właśnie dlatego z szacunku do własnego narodu, z miłości i szacunku dla jego dziejów, dla jego historii i tradycji, musi wypływać również nasz szacunek i nasze otwarcie na innych. Albowiem Ojciec Niebieski tłumaczył nam prymas tysiąclecia, ma najrozmaitsze dzieci i to całe miliardy, a każde swoje dziecko woła po imieniu i o każdym pamięta. Dla niego biały, czarny czy żółty, Polak, Murzyn czy Chińczyk to jedno. Wszak to są jego umiłowane dzieci, odkupione tą samą bezcenną krwią Chrystusa. On dał za nas swoje życie. Trzeba zatem żyć w pokoju i budować pokój. Trzeba darzyć się nawzajem szacunkiem i o wzajemny szacunek zabiegać. Trzeba wyzbyć się uprzedzeń i niszczącej nas nienawiści. Bo nie do twarzy narodowi polskiemu, mówił na wzgórzu Lecha w Gnieźnie prymas tysiąclecia, wszelki gwałt i przemoc. To nie godzi się z naszą kulturą narodową. Jesteśmy narodem, który miłuje wolność. To jest dla nas właściwa atmosfera, którą zdolni jesteśmy utrzymać. Trzeba tylko zrozumieć ducha naszego narodu. To, co jest mu potrzebne, co naród ceni, co szanuje i przyjmuje z uległością, gdy zajdzie tego potrzeba. Ale wszelka przemoc, gwałt i dyskryminacja, dodawał, są obce naszej duchowości i naszej kulturze narodowej. Przyrzekaliśmy w ślubach jasnogórskich walczyć o to, aby Polska wolna była od krzywd społecznych, wyzysku i dyskryminacji. Moi kochani, usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, z jak wielką radością sprowadził Dawid Arkę Pana do miasta Dawidowego. Oczekując na wyniesienie na ołtarze sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i my w ciągu tych miesięcy wspólnej modlitwy i rozważania jego pasterskiego nauczania zbliżać się będziemy do radosnego dnia beatyfikacji. Sprowadzenie Arki Pana do Jeruzalem stało się źródłem błogosławieństwa, którym obdarzył Dawid lud w imieniu Pana zastępów. Niech to nasze duchowe przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie już dziś dla nas wszystkich
tutaj źródłem łaski i Bożego błogosławieństwa. Wchodząc w rozwarte ramiona murów katedry świętego Jana Chrzciciela, mówił kiedyś prymas, wznośmy oczy duszy naszej aż do tronu Boga, gdzie Chrystus króluje po prawicy Ojca. Amen.